Hej siemanko, witam was w kolejnym odcinku przygody z Euro Truck Simulator 2. A przed nami dzisiaj fracht. No, taki w miarę, jak dla mnie. Wrocław, Ostrawa za 3136 euro. Przyjmujemy zlecenie. Wtedy mógłbym brać tamte frakty dalej, żeby odkrywać kolejne miasta już za granicą. Co będziemy wieść? Aktualne zlecenie są to pomidory z Wrocławia do Ostrawy za 3136 euro. Zobaczymy jakie, co nam dadzą. Odpalamy, zapalamy światła i jedziemy. Znowu jakimś trupem będę jechał. No ale tu tylko trupy są. Wyjazd. Czyli dobrze, wyjeżdżamy. No to ciśniemy z tymi pomidorami. Co się stało? Co się stało? Niestety zaczepiłem. Tu trzeba rzeczywiście brać zakręt ostrzej tej ekspedycji. O, niestety na myszce musiałem trochę zwolnić, ale dobra, już jedziemy spokojnie. 70 na godzinę ograniczenie. No fajne ograniczenie, bardzo mi się podoba. Tylko jestem ciekaw, czy ja na rondzie bym wyrobił z takim ograniczeniem, dlatego nie ryzykuję, zwalniam, żeby nie uszkodzić towaru, bo chyba po tej stłuczce już pomidory tam się rozkleiły. Dobra, rondo przejechane w jakiś tam sposób dziwny. I jedziemy dalej. No, Janusz streamuje. Dobra, mam nadzieję, że nic nie jedzie, nie? No i tu już możemy cisnąć. Jest dobrze. 80 na liczniku. I ciśniemy. Teraz sprawdzę, czy coś uszkodziliśmy. Nie, nie mamy żadnych uszkodzeń. Jest zajebiście. Oczywiście, jak to w Polsce, od razu mamy bramkę na starcie. Nie dadzą nam się rozpędzić. Ja już tu zwalniam, żeby mnie radar ewentualnie nie capnął. No i dobra, przez bramki przejedziemy i będziemy cisnąć dalej. Ocencie, jak wygląda filmik na tym, czy jest lepiej. Wiadomo, że to nie będzie perfekcyjne, tak jak mówiłem w którymś tam odcinku, ale na pewno będzie lepiej niż na OBS-ie. Dobra, od razu 70 ustawię sobie, żeby jechać spokojnie. Światła włączone, włączone. No i mamy z takiej perspektywy, tak wygląda nasza kamera. Tu tak, tu tak. A my wracamy do trasy.
80 ograniczenie, no to ciśniemy do Ostrawy, czyli do Czech, na piwko. No chciałbym około 20 odcinka, nie, może nie około 20, ale około 30 odcinka już mieć jakieś fundusze, żeby mało brakowało do kupna swojej ciężarówki. Ale zobaczymy. Najważniejsze, żebym dowoził bez uszkodzeń towar, wtedy kasa będzie. Jedziemy bezproblemowo. 152 km jeszcze do celu. Te odcinki będą, tak jak mówię, krótsze. Ze względu na to, że chcę poodkrywać trochę miast. A później, jak już będzie swoja ciężarówka, zrobię konkretny poziom. Będą pojawiały się frakty raz na tydzień dłuższe. Dobra, wjeżdżamy i ciśniemy dalej. Ciśniemy, nie ma problemu żadnych, mamy dwupasmówkę dosyć szeroką, więc bezproblemowo dojdziemy do celu. Miejmy nadzieję, że bez uszkodzeń, bo pomidory to bardzo towar delikatny. No i 117 km. Jak widzimy, ruch między Wrocławiem a Ostrawą jest bardzo duży. Też towar jakiś ciężarówki z naprzeciwka wiozą do Polski. Autobusy, nie autobusy. Ruch o tej godzinie 5:48 rano w sobotę. Taki ruch? Kurde. No, w sumie, może wracają albo jadą na weekend do Czech z Polski. Znaczy z Czech do Polski i na odwrót. A my sobie spokojnie jedziemy. Kurde. Tu bym zwolnił, bo tutaj jest jakaś budowa. Jednak jak to budowa, trzeba zachować szczególną ostrożność. No dobra, do bramek się zbliżamy i chyba to będą już ostatnie bramki przed dotarciem do naszej spedycji, czyli do Ostrawy. Ograniczenie do 70, oczywiście zwalniamy. Zwalniamy, zwalniamy. Tu już ograniczenie do 40, to tym bardziej zwalniamy, żeby w nikogo nie przywalić. Dobra, tu bramka będzie pusta za chwilkę. I będziemy jechać dalej. Mogłem w tamtą jechać, ale tu już pusta, akurat wjeżdżamy. Nie ma żadnego problemu. A, i źle się zatrzymałem. Dobra, enter. I jedziemy dalej. 84 km do celu. Już ustawiłem 70 na liczniku.
tutaj tego garbusa. No ja pierdzielę. Koleś, zdecyduj się. Nawet 80. No to prujemy. Mamy zjazd bardzo przyjemny, na którym się będziemy mogli rozpędzić do tych 80 km na godzinę. No i już jesteśmy praktycznie na miejscu. Piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka. Nie, dziewiątka to jest jedynka. Aha. Okej. No i przywaliłem, bo chciałem zobaczyć z innej perspektywy kamerę, a na myszce, no ciężko mi się jeździ na takiej kamerze. No ale widzieliście moje auto, którym jadę. Miejmy nadzieję, że nie mam żadnych uszkodzeń. No nie, czyli delikatnie go posmyrałem tylko. No i wjeżdżamy do Polski. Do Polski? Nie, do Czech, przepraszam. Wjeżdżamy do Czech. Jesteśmy na granicy polsko-czeskiej, czyli za chwilę będzie Ostrawa. Bo to jest przy granicy. Miasto przy granicy. O, nawet widzimy cel nasz w Ostrawie. Więc jedziemy na spokojnie do niego. Jeszcze 38 km i jest miód malina. km. No, droga jest przyjemna. Nie było zbyt wielu zakrętów, więc towar nieuszkodzony. Czyżby bączek był na trasie? Tak jest, bączek będzie. My na bączku nie będziemy jechać zbyt ostro. Dlatego sobie zwolnimy. Zwalniamy, żeby nikt nie przywalić. On sam leci. Ciągnik razem z tą naczepą, więc nawet nie wciskam gazu. No i praktycznie jesteśmy na miejscu. Jedziemy na Kraków. Tak. Moglibyśmy skręcić na Katowice, ale my jedziemy do Ostrawy oddać nasz towar. Jesteśmy praktycznie w centrum miasta. Dobra, ja sobie ustawiłem tempomat na 60 w tym momencie, 57 dokładnie, ale za chwilę na 50, bo jesteśmy w mieście. Dobra, będziemy skręcać, czy nas przepuści. Dzięki. I dojeżdżamy do naszej ukochanej ekspedycji, której oddamy nasze pomidory.
Kurde, tylko gdzie jest ta spedycja? O, to jest pytanie. Dobra, jest. Jest i nasza spedycja. Zaraz jedziemy. Jechaliśmy. Oddajemy towar. I doskonale. Ile zarobimy? 3136 i 196 expa. No myślę, że w następnym odcinku jest duże prawdopodobieństwo, że wbijemy kolejny poziom. Do usłyszenia.